Rozkujcie go! Przecież chłop nawet zjeść normalnie nie może. No nie wiem. A jak będzie próbował ucieczki? Jest zbyt cenny. Daj spokój. Tydzień go już wieziemy i niczego nie próbował. Czemu teraz miałby zacząć? Swoją drogą ciekawi mnie. Czym taki spokojny człowiek mógł się narazić z erikańskiej królowej? Bo to Zouza jest. Królowa i czarodziejka w jednym. Takie są najgorsze. Zamiast o niej lepiej opowiedz jedną z tych twoich historii. I zagralibyśmy partyjkę. Czemu nie? A skoro już mowa o królowych... Witam was, Repus, to jest nowa seria z wiedźmińskich opowieści Wojny Krwi na moim kanale, czyli z gry w uniwersum Wiedźmina, osadzonej mniej więcej, to jest bo chyba druga wojna z Nilfgaardem, wtedy co Geralt przedzierał się przez front, żeby uratować Ciri i tak dalej, ją odnaleźć, jednakże tutaj ponoć nie gramy Geraltem, głównie nie gramy Geraltem, tylko gramy królową Mewę. Królową Lyrii, która opierała się Nilfgaardowi, prowadząc, znaczy Lyria padła praktycznie od razu, odkąd jak Nilfgaard tylko wszedł, to Lyria praktycznie padła. Ale ona zebrała wojsko i prowadziła partyzancką wojnę na tyłach Nilfgaardu, czy tam na tyłach swojego byłego państwa. I właśnie ten sposób prowadziła walki i tak dalej, i my chyba się przenosimy dokładnie w ten okres. Nie wiem dokładnie, jeszcze nie grałem, planowałem to ograć jak już od dnia premiery, ale zawsze coś się przyciągało. Najpierw kończyłem San Andreas, później jakaś inna gra wyszła, później to. Aż w końcu mnie tak się przełożyło, że wróciłem na YouTube i można to nagrać. I macie w prawym górnym rogu prawdopodobnie, jeżeli o tym nie zapomniałem, macie ankietę. A propos kolejnej gry, którą mamy, którą miałbym ograć, byście chcieli chętnie zobaczyć. Możecie oczywiście swoje propozycje dawać w komentarzach. Jednakże prosiłbym, żeby to nie były gry paradoksu, gdyż w prawym górnym rogu macie dwie propozycje. Są to Heroesy trójeczka, ta wersja z GOGA, która jest tam, czyli Complete Edition chyba, jakoś tak to się nazywa. Oraz wersja, znaczy Warcraft 3 i ta wersja jeszcze ta stara, czyli nie Reforged. Gdyż chciałbym jeszcze to ograć, zanim Reforged wyjdzie. I właśnie Heroesy trójka mam tak, że jeszcze nigdy nie wygrałem kampanii, odkąd wróciłem do Heroesów, nawet na normalnym poziomie. A natomiast Warcraft trójkę kiedyś ogrywałem sam dla siebie, jak wtedy z Luterem i tak dalej nagrywaliśmy, to postanowiłem singla przejść, ale w pewnym momencie się zatrzymałem i tyle. Obie gry chętnie nagram, wy możecie pisać swoje propozycje w komentarzach. Spokojnie, gry paradoksy jeszcze się pojawią, ale to tylko taki mały wyjątek. Na razie jest taka szansa, że raczej Wojnę Krwi widzicie po tym, jak skończyła się seria z Hoja, ponieważ muszę troszkę robić zapas i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę sobie zbytnio na razie pozwolić na dwie serie naraz, a może w okresie świątecznym będzie więcej czasu, ale teraz nie przedłużając, już 2,5 minuty gadam, zacznijmy nową grę. Wybierz poziom trudności, Łowca Przygód. Zapewne w bojach, żeby tutaj nie męczyć się, ale jednocześnie, żeby było wyzwanie, oczywiście weźmiemy poziom środkowy. To nie jest gra jak Wiedźmin trójka, jak coś. To nie jest gra, że idziemy jedną postacią i nawalamy, także widok pierwszo/trzecioosobowy. To jest gra. To miał być dodatek do Gwinta fabularny, bo były fabularne dodatki do Gwinta, takie, że po prostu w Gwincie była fabuła. Był rok 1260. A to jest osobna gra na tej podstawie. W powietrzu czuć było nadchodzącą wojnę. Potężne cesarstwo Nilfgaardu łapczywym wzrokiem spoglądało na sąsiednie królestwa północy. W obliczu zagrożenia ich królowie zwołali naradę. Złożono deklarację gotowości do bratniej pomocy, zawarto sojusze. Władcy rozjechali się do domów w dobrych humorach. Wśród nich była Mewe, królowa Lyrii i Rivii. Słyszeliście o niej? Że ładna. To na pewno. Ale to nie wygląd czynił ją wyjątkową, tylko niewiarygodny upór i odwaga. Kiedy orszak królowej zbliżał się do stolicy, wyjechał im na spotkanie hrabia Caldwell, który pod nieobecność Mewę miał pomagać jej synowi, młodemu księciu Willemowi, w zarządzaniu państwem.
Caldwell był zgrzany od forsownej jazdy. Na końcówkach wąsów zbierały mu się kropelki potu, a szyję miał otartą od nakrochmalonej kryzy. O, widzę, że mogę tak przyklikiwać. Dobrze, to może jeszcze dokończę. Jest to gra na podstawie Gwinta, czyli mamy karty, czyli bitwę rozgrywamy na zasadzie kart, jednakże mamy widok chyba izometryczny, gdzie sterujemy postacią, która sobie po prostu podróżuje po świecie i tak dalej. Aż może nie po świecie, że mamy cały świat, tylko określone te terytoria i tak dalej, ale przejdźmy dalej do fabuły. Witajcie, królowo. Dobrze widzieć was w zdrowiu. Czy obrady zakończyły się sukcesem? Obrady zakończyły się podpisaniem papierów, a ile one są warte, to się jeszcze okaże. A teraz, Caldwell, skończ z grzecznościami i mów, co się stało, bo chyba nie wyjechałeś mi naprzeciw z tęsknoty. Tak, rzeczywiście. Jest inny powód. Bandyci, którymi miałem się zająć w trakcie waszej nieobecności, te kundle zespali, sprawy wymknęły się spod kontroli. O, mamy decyzję, nawet możemy brać udział w dialogach. Zagramy spokojnie, mewy była porywcza, ale dla wrogów, a nie dla towarzyszy. Nawet Geralta mianowała rycerzem i nadała mu tytuł Zrywi. Jakby ktoś nie czytał książek, a jeżeli ktoś czytał, to po prostu można się popisać wiedzą. Oczywiście, jak coś, spoilery z książek Wiedźmina, ostrzegam. Spokojnie, Caldwell. Głęboki oddech. A kurczę, to przeklikiwanie. Chciałem będzie może to wyłączyć. A jeżeli dźwięk jest za głośno, to jest za cicho, to ja to zobaczę już, jak to nagram pierwszy odcinek. I wtedy będę mógł po prostu wiedzieć, czy podgłośnić, czy ściszyć, czy jest dobrze i tak dalej, i tak dalej. Muzykę ustawiłem na 1, efekty na 3, dialogi na 5, więc tak na razie wygląda. A teraz mów, co dokładnie się stało? Ruszyłem ich tropem, jak przekazałaś pani. Po tygodniach pogoni zwiadowcy namierzyli obóz kundli w lasach pod Lokeren. Przypuściliśmy nocny atak, żeby zaskoczyć ich we śnie. Ale znaleźliśmy tylko puste namioty i kukły posadzone wokół ogniska. A kiedy czekaliśmy na zmrok, bandyci obeszli nasze pozycje i przekradli się tutaj, a konkretnie do Orlego Ruczaju. Orlego Ruczaju? To tam mieli stacjonować poborcy podatkowi. Czyli całe złoto? Skradzione, pani. Ale klnę się na bogów, zrobię wszystko, żeby je odzyskać, jeśli tylko taka wasza wola. Moja wola jest taka, żeby po miesiącu w siodle wziąć wreszcie gorącą kąpiel i wyspać się we własnym łóżku. Ale to będzie musiało zaczekać. Zajmę się tą sprawą osobiście. Przejmuję kontrolę nad twoim oddziałem, Caldwell. A ty ślij umyślnego do Orlego Ruczaju. Niech się szykują na przyjazd królowej. To był Reinhard? Reinhard? Tak będzie. Mój syn nie był gotowy, żeby zająć się krajem. Muszę przyznać, że przed księciem Wilhelmem jeszcze dużo nauki. Mhm. I mało czasu. Czy ten Reinhard, to on nie był w Wiedźminie Trójce i nie chciał się pojedynkować z Geraltem, jak się dowiedział, że jego miano, jak przedstawiliśmy się jako Geralt z Rivi, a nie jako ten drugi, który dostał tytuł z momentu, jak było wesele Pawetty i Dunego / Emyra van Emrejsa. Witaj w samouczku wojny krwi, nim porwie cię przygoda, zapoznaj się z podstawowymi mechanikami, oczywiście możesz trować swoją postacią za pomocą, aby dożyć następnego etapu podróży. Czy ja mogę na przykład tutaj wejść? Czy przekroczyć coś? Nie, jest napisana brukowana droga. Jednak oczywiście smaczki będę zawsze chodzić naokoło, żeby oglądać i tak dalej. Aż mi się w Path of Exile zachciało grać. Kiedyś też się pewnie pojawi z powrotem, bo było na jakimś jednym streamie, ale tak będzie więcej czasu kiedyś na kanale. Bo to rzeczywiście jest bardzo, bardzo dobra gra. Solidny RPG. Jak na razie skupmy się na tym, sterujemy, klikam wszystko lewo i prawo, żeby ogarnąć, co jestem w stanie. Będę mógł rozbudować swoją armię, potrzebne zasoby złoto, drewno, rekruci. Okej.
Podczas podróży możesz też znaleźć przydatne przedmioty, a także spotkać nowych towarzyszy, którzy wesprą cię w walce. Aby niczego nie przeoczyć, uważnie eksploruj mapę i wykonuj zadanie poboczne. W ogóle gra ponoć starcza na 30 godzin, ale to jest całkiem sporo, trzeba przyznać. Patrz, biorąc pod uwagę, jakbym miał tą grę wszystko, więc pewnie byłoby około 60,5 godziny odcinków, ale sądzę, że zmieścimy się spokojnie, nie wiem, w 20 ewentualnie, już tak najpóźniej. Aha, i to, że pojawia się wojna krwi, to nie znaczy, że nie pojawią się żadne strategie, spokojnie, tylko muszę jeszcze trochę zapas wyrobić. Ok. Ale zobaczmy tutaj, co jestem w stanie zrobić. To jest zbieranie surowców jak w Heroesach. A prawy. Że... No, troszkę tak. Ej, dobrze, w prawym. Drewno zbierane. Trochę dziwne, że to musi królowa wykonywać. A jednak to jest specyficzna królowa. Czyli królowa rycerz. Nie ma chyba odmiany brzeńskiej. Miłkę nad ogniem przypiekali. No żeby zdradziła, gdzie złoto zakopane. Wolała ducha wyzionąć, niż im powiedzieć. Ale ja wiem, gdzie skrytkę miała. Czekajcie, narysuję wam. Tak do królowej? Bez żadnych uprzejmości? Chociażby już... Wiecie co? Krona Królów to nie jest najlepszy serial, to trzeba przyznać, ale jedną rzecz zrobili fajnie. Był któryś tam odcinek, chyba paręnasty, bo tyle obejrzałem w sumie, żeby się upewnić, czy to rzeczywiście jest dobry, czy nie, ten paręnasty odcinek. Było coś takiego, że Kazimierz Wielki przyjeżdża do gospody, siada, no i wszyscy go traktują jako szlachcica. I jeden ziomek tam się kłania i tak dalej, jakieś tam wielkie modły odwala, a traktuje go jak szlachcica, bo widać po nim, że jest szlachcicem. No i ten jakiś ziomek podchodzi do niego, do tego, co się kłania, tak i tak dalej. Ej, a kto to w ogóle jest? A ty tu nie wiesz? To nasz król, Kazimierz. Ja rozumiem, że tutaj można nie rozpoznać, że to jest królowa, ponieważ nie każdy wieśniak musi znać królowa. Ja na przykład nie wiem, kto jest prezydentem mojego miasta, prawda? To... I ja się tego nie wstydzę, czy coś. I pewnie bym go spotkał na ulicy, to bym go nie rozpoznał w ogóle. Więc jakiś wieśniak nie musi koniecznie znać królowej, ale przynajmniej jak widzi kogoś takiego w zbroi, no to powinien przynajmniej się ukłonić, jakieś komplementy walnąć i tak dalej, i tak dalej. Okej, mapa skarbów przed budynkiem. Przed jakimś samotnym budynkiem. Czy mogę też jeszcze raz obejrzeć? Znów grę. To był jakiś samotny budynek, albo było tu. Kurczę, właśnie, czy mogę to obejrzeć jeszcze raz jakoś? Czytaj zapis. No troszkę biedacz. A czy ty możesz mi powiedzieć jeszcze raz? No nie mogę, no okej. Ponieważ albo mi to wyglądało na taką, bo ja nie wiem, czy ona narysowała tak, że dla ograniczeń kompletnych. Zobaczmy, przejdźmy się po świecie. Może ten ziomek, skoro wiem, że prawym trzeba nacisnąć, coś mi powie. Nic. No okej, zbieramy dalej zasoby, hajsy. Ciekawe, gdzie i kiedy będziemy mogli zrekrutować ludzi, albo ten... O, tutaj jest ten domek. Reinhard Odo. Gratulacje, odkrywasz kartę, którą można wykorzystać w wieloosobowej grze karcianej Gwint. Gwinta też można grać, ta karta się odblokowuje właśnie do Gwinta. Może kiedyś do Gwinta wrócę, zobaczę. Och no, część zasobów. Wasza wysokość, ktoś przedwalił drogę, stary dąb. Okej, zrobię coś takiego, zobaczymy, może... Nie wiem jeszcze, które surowce są ważne rzeczywiście, więc możliwe, że źle postąpiłem. I tak dalej, i tak dalej. Hrabia Caldwell jechał z przodu kolumny, bacznie rozglądając się na boki. Wkrótce dowiódł, że mimo podeszłego wieku wzrok wciąż miał dobry. Wasza wysokość, tam za drzewami bandyci! Żołnierze z oddziału hrabiego, nie znając widać dobrze królowy, próbowali zasłonić ją własnymi ciałami. Ta jednak roztrąciła ich na boki i pognała prosto na rabuszów,
z mieczem wzniesionym nad głową. Na nich! Do ataku! Trochę pochopnie, ale co prawda, że ja kiedyś grałem u kumpla w RPG-a tam na łamanych zasadach Warhammera jeszcze, to było dawno w gimnazjum i też grałem tam szlachcicem i też takie podobne misje wykonywałem, ale to było fajne akurat, muszę przyznać. Więc zobaczymy, jak to będzie teraz. Zorientują się, że zaatakowali Orszak. Okej. Bitwa popularna. Bitwa kluczowa dla historii Mewe. Możesz dociągnąć do ręki karty, których nie masz w talii. W tej bitwie pojawią się unikalne karty. Ogólnie jak są walki fabularne, to ich chyba nie da się pominąć, a jak są walki niefabularne, to da się je albo pominąć, albo chyba jakąś automatyczną walkę przeprowadzić. Nie jestem do końca pewien. Zaraz się przekonamy. Znaczy no zaraz, może niekoniecznie teraz, nie może niekoniecznie nawet w tym odcinku, ale jednak się w końcu przekonamy w tej serii. Ale to jest pole bitwy, tutaj będziesz wykładać karty na dole planszy przeciwnik. Na dole plansza, przeciwnik na górze, okej. Okay. Jednostki można zagrywać w jednym z dwóch rzędów. W ogóle w gwincie też gwint ograniczyli do dwóch rzędów. Mnie dlatego, że prawdopodobnie na telefonach to, ponieważ w końcu będą chcieli przełożyć gwinta na telefony, na telefonach to by było zbyt skomplikowane, zbyt mało czytelne i zbyt niemobilne, żeby trzy rzędy ogarniać. Bądź dalekiego zasięgu, umiejętności niektórych kart będą działały inaczej, w zależności od tego, gdzie będą wyłożone. Standardowa rozgrywa trwa maksymalnie 3 rundy, ktokolwiek jako pierwszy wygra 2 rundy, ten wygrywa całą partię. Gracze wykonują akcje na przemiennych turach, w trakcie tury, okej, wiem jak... Tylko jedną kartę, ale możesz wykorzystać dowolną ilość umiejętności. To okej, umiejętności też w gwincie nie widziałem, bo nie grałem jeszcze, dawno nie grałem w gwinta. Partię rozpoczyna ten, kto zainicjował walkę. W tym przypadku mamy do czynienia z zasadzką, więc zaczyna przeciwnik. Ja już to Mewę zaszarżowała na przeciwnika, a nie przeciwnik na Mewę, on powinien być zaskoczony. Atakować królową. A przeniesie jednostki... Pani, żołnierze czekają, aż poprowadzisz ich do ataku. Okej, większość kart posiada jakieś umiejętności, aby je poznać. No trochę będzie poznawania na początek, ale zobaczmy. Lojalność wzmocni tę jednostkę o 5. O, ciekawe. Dodaj wrogowi obrażenia. Zagraj ze swojej talii egzemplarz każdej z sąsiadującej jednostki. No okej, no to chyba wygląda ten na najlogiczniej, żeby go zagrać. Sól tej ziemi, poszliby za tobą w ogień, pani. Daj tylko słowo. Lojalność, że ich inne umiejętności aktywują się każdym razem, gdy użyjesz umiejętności Mewe. A każdy przywódca posiada własną unikalną umiejętność, aby ją poznać i zaznacz przywódcę. Umiejętność Mewe dodaje wybranej jednostce punkty siły oraz pancerza. Można je użyć raz na kilka tur. Aby użyć umiejętności Mewe, wybierz ją, a następnie wskaż którą ze swoich jednostek. Wzmocnij sojusznika o 4, daj mu jeden punkt pancerza, odnowienie 3 tury. Okej. Okay. Powinien super boosta chyba dostać. Dokładnie. Możesz wykonać... Nie mogę wykonać żadnego ruchu, bo nie mam żadnych umiejek. Za każdym razem, gdy wróg nosi obrażenia, zwróci tą jednostkę o 1. Zagraj dowolną kartę, jakbym chciał zrobić koniec tury, żeby spasować. To jest gdzieś napisane, ile to jest na ile? To trzeba liczyć teraz. Jest 16 na 9. Ale ja mam dużą przewagę, ja chciałbym to skończyć, ale jak mi mówią ok. Dobrze, niech będzie. Pancerz ich nie uratuje. Hyc. Koniec tury i zobaczmy, co zrobi przeciwnik, ponieważ nie dalej mi spasować, chyba że... Uwaga! Jesteśmy pod ostrzałem! Przenieś jednostki jedną do rzędu naprzeciwko tej jednostki i zadaj im jeden punkt obrażeń. Czy ja mogę skończyć? Nie, ja muszę grać kolejną kartę, no okej, okay, no to niech będzie, zagram do przodu. Poza siebie. Kumple już chowają ogony pod siebie. Zwycięstwo właściwie już nasze. Trąbić na wiwat! Hurdur! Kiedy wyłożysz wszystkie karty, naciśnij przycisk zakończ turę, zmieni się w przycisk pas. Po spasowaniu nie można
Cenie akcji, okej. Ten gracz, którego armia ma więcej punktów siły na koniec rundy, wygrywa rundę. W przypadku remisu obaj gracze otrzymują punkt zwycięstwa. No chyba, że jest Nilfgaardem, to Nilfgaard wygrywa. Kosynier, wzmocni to jednostkę o 5. Ciekawe, czy dostaje wszystkie karty tak zawsze, czy można skończyć turę przed wyłożeniem wszystkich kart? Niby mógłbym teraz pasować. Nie, nie mogę, nie pozwalają mi. No okej, okay. Wykładamy tego pana Kosyniera. Koniec tury. Ona, nie wiem, czy się odnowiło, czy nie. Trafiłem prepas 200-krotnie. Kurwa jebana. Hyc. Wzmacniamy kolegę. I wystawiamy tego pana. Nie sięgnę? No dobra, nie. Czy jeden strzał. A jaki tutaj wystawię? Ta, to ma zasięg tylko 2. A rzeczywiście. Nie doczytałem tego. Moja tura. Hit. Arbalest, na twój rozkaz. Karta zdjęta. Pas. I to wszystko, co mogę zrobić. Nie będzie po prostu easy bitwa liniowa. Później dopiero będą momenty, gdzie będziemy musieli się wykazać umiejętnościami. Wreszcie spasował, dokładnie. Trwała wytrzymałość, gdy Mewę nie doczytałem. Efekt też jest deka. Wymknęły się spod kontroli. Rzekła Mewę, krzyżując ramiona na lśniącym napierśniku. Wcześniej nie atakowali na głównym gościńcu. Napad na poborce musiał ich rozzuchwalić. Tłumaczył Caldwell, unikając gniewnego spojrzenia władczyni. Trzeba z tym skończyć. Jedziemy. Orszak królowej ruszył w dalszą drogę. Na czele jechała kawaleria, za nimi maszerowali piechurzy i kusznicy, a na końcu skuci łańcuchami bandyci. Ja się zastanawiałem, kto jest narratorem. Możliwe, że dokleję intro w produkcji, w postprodukcji. I zastanawiam się, kim jest narratorem, bo ogólnie sytuacja wygląda tak, że siedzą sobie najemnicy w barze, porwali narratora, czyli osobę, która to opowiada, która jest postacią najwyraźniej. I ona siedzi właśnie sobie w karczmie, rozkuli go i no i tam powiedzieli, że opowiadał po prostu. Dlaczego królowa Zerikani chce go... wyznaczyła, żeby go porwać i tak dalej, złapać. No i też zaczął opowiadać właśnie tę historię i zastanawiam, kto jest narratorem. Mam gdzieś w głowie ten głos, że był już w Wiedźminie. Tylko nie wiem, czy to nie było w e-booku po prostu, że on nie był też narratorem e-booka. Gdyż też słyszałem jakieś tutaj fragmenty. Ale to się jeszcze zobaczy. Zbieramy tutaj drewienko. Okej, okay. Ciekawe, czy... z tym nawiązaniem, że nie wszystko jest zaznaczone, to chodziło to zasadzkę, czy że rzeczywiście coś mogę zebrać nieoznaczonego, bo będę klikać jak porąbany na lewo i prawo. Hajsy, drewno, okej. Okay. Uwielbiam ten widok. Zaiste, Lyria to klejnot północy, któremu pięknem dorównuje jedynie jego władczyni. Po miesiącu w siodle? Wątpię, hrabio. Rozbijmy tu obóz. Żołnierze odpoczną, a ja zrobię przegląd armii. Okej, rozbić obóz, wciskając guzik namiotu z lewej strony ekranu. Budynki obozowe umożliwiają rozbudowę twojej armii oraz dają dostęp do kluczowych informacji. Większość budynków może być ulepszona w warsztacie. Te ulepszenia dadzą ci dostęp do silniejszych jednostek i ułatwią twoją podróż. Wejdź do warsztatu. Tu możesz budować i ulepszać budynki obozowe. Aby ulepszyć budynki, musisz najpierw zebrać odpowiednią ilość zasobów złota i drewna. Na początku przyda ci się mapa regionu, aby zyskać do niej dostęp, musisz ulepszyć namiot królewski. Ulepsz namiot królewski do poziomu drugiego. Koszt 1000 hajsu, 50 drewna. Okej. Okay. Dzięki temu ulepszeniu masz teraz dostęp do mapy regionu. Możesz ją otworzyć z poziomu głównego ekranu rozgrywki. Sam warsztat możesz również ulepszyć. Z każdym kolejnym ulepszeniem uzyskasz dostęp do nowych, silniejszych jednostek. Wejdź do sztabu, aby zrobić przegląd armii. A gdzie sztab? Tu. W sztabie możesz tworzyć jednostki i budować armię z dostępnych kart. Ulepszenie tego budynku zwiększy limit armii, dzięki czemu będzie można w niej umieścić mocniejsze jednostki.
Z lewej strony wyświetlane są karty znajdujące się w twojej talii, chyba tutaj. Na głównym ekranie wyświetlane są zaś wszystkie dostępne karty, które możesz stworzyć i umieścić w swojej talii. Dostęp do nowych kart możesz uzyskać poprzez ulepszenie placu ćwiczebnego oraz warsztatu, jak również w wyniku niektórych zadań fabularnych. Wyszarzone karty są dostępne, ale nie zostały jeszcze stworzone. Aby dodać je do talii, musisz je najpierw stworzyć, czyli chyba chodzi ogólnie o to tutaj. To są karty do stworzenia. Twoja karta musi zawierać minimum 25 kart, nie przekraczając przy tym limitu armii, który wynosi aktualnie 125 punktów. Do tworzenia nowych kart potrzebujesz specjalnego zasobu rekrutów. Rekrutu możesz zdobyć w punktach wyrmunkowych, oznaczonych na mapie ikoną hełmu oraz w trakcie niektórych zadań fabularnych. Stwórz kartę Wegenburg. Daliśmy ci dodatkowe zasoby, abyś stworzył tą kartę. A która to jest Wegenburg? A cyk, 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 cyk. Wagenburg, sorry. Broskas. Zadaj wszystkim jednostkom w rzędzie przeciwnika obrażenia równe wartości pancerza tej jednostki. Następnie wyzeruj pancerz. Daj tej jednostce jeden punkt pancerza za każdym razem, gdy w rzędzie pojawia się karta. No to ciekawe. Jak ją stworzyć? Prawy? Rekrutuj 250 hajsu, dwóch rekrutów, 50 drewna. Rozkaz. Pancerz pochłania określoną, ok. Tak. Ok, dodaj Wagenburga do swojej talii, czyli muszę go przesunąć. Kliknąć po prostu. Możesz teraz przejrzeć i tworzyć nowe karty, albo wrócić do menu głównego rozgrywki. O, ja to chyba przejdę dokładnie pomiędzy odcinkami, na razie bym jeszcze troszkę fabuły rozegrał. Możesz teraz zajrzeć do innych budynków obozowych, aby zapoznać się z ich funkcjami. Bądź wrócić do głównego ekranu rozgrywki i kontynuować przygodę. Dokładnie się właśnie chyba tym a w sumie... odpowiadam ze swoimi towarzyszami, poświęć im nieco czasu, odkryjesz niejedną tajemnicę. Okej. Dla odpoczynku? Z Reinhardem pogadam, czy jak to się dokładnie nazywał? Tak. Ale jeśli dobrze powiedziałem. Mnie nowe rozkazy, pani, w każdej chwili... Spocznij, Reinhard, spocznij. Zaczynam myśleć, że Willem naprawdę nie nadaje się na króla. Pani... Nie śpieszmy się z tak surowymi ocenami. Książę ma 16 lat. A więc osiągnął dorosłość. Powinien być w stanie udźwignąć koronę. Zostawiłam go samego na kilka miesięcy. I zobacz, co się dzieje. W kraju panoszą się bandyci. Może okaże się, że są jakieś łagodzące okoliczności. Chciałabym, żeby tak było, wierz mi. Może chociaż Anseis będzie miał więcej oleju w głowie niż jego brat, ale... Nie robię sobie nadziei. A zobaczę, co to jest za opcja, tylko żeby nie zaczęła się niecenzuralna opcja, bo nie zbieranie kart, jak się Wiedźmina 1. Nie nudno ci tak samemu tu siedzieć? Pogadałbyś chociaż z oberżystą? Dziękuję za troskę, pani, ale wolę posiedzieć w ciszy. Zawsze byłeś takim odludkiem? Wręcz przeciwnie, pani. Za młodu lubiłem błyszczeć w towarzystwie. To co się stało? O mały włos, nie straciłem przez to głowy. Nie znasz tej historii, pani? Jak zostałem adiutantem waszego świętej pamięci męża? Nie, ale chętnie poznam. Miałem 20 lat, jak wstąpiłem do wojska. Z racji wysokiego urodzenia przyznano mi od razu stopień dziesiętnika. Ale doświadczeni oficerowie traktowali mnie z góry. Słusznie zresztą. Koniecznie chciałem im zaimponować, więc zacząłem dzielić się przemyśleniami na temat decyzji króla. Ten manewr Reginald spartaczył, tamtego nie przemyślał. Tu popełnił szkolny błąd. Cóż, Reginald nie był wybitnym strategiem. Nie bez kozery miał przydomek mocny, a nie mądry. Niedługo później zostałem aresztowany. Jeden z oficerów złożył donos. Oskarżono mnie o obrazę majestatu. To był sąd wojskowy, więc starczył kwadrans, żeby mnie uznać za winnego i skazać na stryczek. Ale Reginald wstrzymał egzekucję i polecił mi powtórzyć, co mówiłem na jego temat, słowo w słowo. Oblałem się potem. Łamał mi się głos, ale zrobiłem, co kazał.
Reginald słuchał, słuchał, a kiedy skończyłem, przyznał mi rację i uczynił swoim adiutantem. Przyda mi się taki łebski chłopak u boku. Cóż, może nie był zbyt lotny, ale muszę mu to oddać. Słuchał rad mądrzejszych od siebie. Poprzysiągłem sobie wtedy dwie rzeczy. Po pierwsze, przestanę mleć językiem jak głupi. Po drugie, nigdy nie zawiodę jego zaufania. I udało ci się. Wiesz, co mi powiedział na chwilę przed śmiercią? Nikomu nie wierz, Mewe. Tylko Reinardowi. I miał rację, stary drań. Dziękuję za tę opowieść, Reinard. Pora na mnie. Szary goniec? Pogadamy jeszcze z nim? A w sumie czemu nie? A nie, to jest informacja o grze. Czy mogę to przesunąć lewo, prawo? Nie mogę. Ale to widzimy się w kolejnym odcinku z Wiedźmińskiej opowieści Wojny Krwi. Ja posiadam sobie karty, ogarnę sztaby, tutaj namiot królewski i tak dalej, i tak dalej. No i widzimy się już najprawdopodobniej jutro. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa!